19 października 1813 roku pod Lipskiem poległ książę Józef Poniatowski. Naczelny dowódca wojsk Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji i dla wielu pokoleń symbol żołnierskiego męstwa i honoru. Starcie, zwane Bitwą Narodów, było klęską Napoleona, a na śmierć Poniatowskiego złożył się cały szereg niefortunnych wydarzeń. Polak wykazał się takim męstwem, że w trakcie bitwy został mianowany marszałkiem Francji, co było absolutnie wyjątkowe, zważywszy, że nie był Francuzem. Gdy Napoleon zrozumiał, że bitwa może zakończyć się klęską, nakazał ewakuację wojsk przez Elsterę. Niestety przedwcześnie wysadzono most. Poniatowski, wówczas już ranny, próbował sforsować rzekę Konno, ale został postrzelony i ostatecznie zginął. Nie wiadomo, czyja kula dobiła marszałka Francji. Niektórzy badacze twierdzą, że przez pomyłkę zastrzelili go sami Francuzi.